5 miesięcy temu byłem w Disneyland Paris. Gdzie w związku z mocnym eventem. Jeśli nie widziałeś filmu, to kliknij w kartę u góry. Było super, ale to jest tak magiczne miejsce, że stwierdziłem, że muszę tu jak najszybciej wrócić z żoną i dziećmi. No i lecimy. Wylot był o hardkorowej porze, bo leciliśmy o 6.40, więc z mieszkania musieliśmy wyjechać już o 3 rano. Dzieci były podekscytowane, a my chyba jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o lot, to przebiegł bardzo spokojnie. Ledwo wylecieliśmy, a już wszyscy, oprócz Sylwii, spaliśmy. Taksówką dostaliśmy się do hotelu. Jest to klimatyczne miejsce, ale o nim więcej mówiłem w poprzednim filmie z Disneyland. Wow, ale zarobiste. Na pokój musieliśmy czekać do 15, więc zostawiliśmy w bagażowni rzeczy i ruszyliśmy do parków. Ekscytacja sięgała zenitu, a my trafiliśmy akurat na paradę. Coś pięknego, bo na wejściu przywitali nas ulubieni bohaterowie dziewczynek. Mickey, Goofy, Daisy, Kaczor, Donald i reszta. Następnie ruszyliśmy do włoskiej restauracji, by zjeść coś na obiad. Jedzenie szybko wydawane, smaczne, no i kolejny plus związane z myszką Mickey i parkiem. Spacerując spotkaliśmy Pluto i Kaczora Donalda. Mamy z nimi nawet zdjęcie. Wtedy też zauważyliśmy, że sporo dzieci ma notesiki i zbierają autografy od bohaterów Disneya. Fajna sprawa, więc tego samego dnia też taki kupiliśmy. Pozwiedzaliśmy park, podziwiając świetne scenografie, poszliśmy na szybki shopping. A następnie ruszyliśmy po lody. Ja z Nellą wzięliśmy po rożku z Frozen, a Sylwia z Polą po lodzie Mickey Mouse. Po 15 odebraliśmy kartę do pokoju. No i to mi się podoba. Poszliśmy do hotelowego basenu. Trochę się dzięki temu dzieci wymęczyły, przez co poszły na drzemkę, a my zdecydowaliśmy się, że skorzystamy z okazji i pójdziemy do Steakhouse. Na taką randkę. Było pysznie. Odwiedziliśmy też drugi park, Walt Disney Studio. Tam spotkaliśmy Zygzaka, zjedliśmy przy Ratatouille pyszne naleśniki z czekoladą i znowu trochę się poszwendaliśmy. Gdy zrobiło się ciemno, to ruszyliśmy pod zamek na pokaz fajerwerek, dronów i świateł. Przyznajcie, że wygląda to cudownie. Po pokazie wyszedł gospodarz, myszka Miki i pożegnał wszystkich odwiedzających park. Następnego dnia zjedliśmy pycha śniadanko i poszliśmy do Disneylandu. Tam parada. Autograf i wspólne zdjęcie z Pluto i Goofim. Spotkaliśmy mnóstwo świetnych postaci, a najpiękniejsze tutaj jest to, że oni nie tracą flow. Cały czas pokazują swój charakter i animują ludzi. Jak jest jakiś mroczny charakter, no to wtedy rzeczywiście trochę się człowiek go boi, bo idzie taki, spogląda na ciebie, robi gwałtowne ruchy, a gdy idzie na przykład księżniczka, to jakby po prostu tańczyła, jakby wiatr ją niósł. No i mamy też zdjęcie z moim ulubionym, szeryfem chudym. Patrzcie, jakie świetne tosty. A teraz największa atrakcja, na którą nasze dzieci czekały najbardziej. Przyznam się, że ja też. Spotkanie z myszką Miki w jego domu. Od samego wejścia czuć było klimat tego miejsca. Dziewczyny były w szoku, ale nie dziwię się. Przez to, że kochamy Disney, to w naszym domu od zawsze pojawia się motyw myszki Miki. Od naczyń po poduszki na zabawkach nie kończąc. I nagle spotykają tego, który jest głównym gospodarzem tego całego zamieszania, a my, jako rodzice, czujemy się szczęśliwi, widząc ich radość.
No i na tym skończyła się nasza dwudniowa przygoda w parku. Byliśmy też na Pixar Music Show, które było genialne, ale niestety nie mogliśmy nic na nim nagrywać. Sylwia też była z Polą na kolejce Ratatouille. Będąc w Disneylandzie, koniecznie pójdźcie na te dwie atrakcje. Są świetne. A ten różowy budynek to hotel, który od 25 stycznia będzie ponownie otwarty. Jest tuż przy samym wejściu do parku, pięciogwiazdkowy z królewskim klimatem. Sprawdzałem już zdjęcia, naprawdę obczajcie, gdy będziecie tu przylatywać. Następnego dnia o 7 rano ruszyliśmy na lotnisko i wróciliśmy do Polski. I to była nasza przygoda w Disneyland Paris. Materiałów mamy mało, bo staraliśmy się jak najwięcej przeżyć wspólnie, bez kamer te chwile. Tam jest naprawdę magicznie, muzycznie i pięknie. Kochamy to miejsce i na pewno wrócimy tam jeszcze kiedyś. A wy? Byliście w Disneylandzie? Chcecie go odwiedzić? Dajcie znać w komentarzu.